Miasta! Gdynia! Ponad 2 lata przygotowań, kilkaset osób pracujących przy organizacji tego projektu, za który już dzisiaj trzeba im wszystkim podziękować. Wspaniałe bramki Marco Asensio, Saulo Nigueza czy Brumy. Blisko 30 tysięcy kibiców obejrzało 3 mecze grupy B na Stadionie Miejskim w Gdyni. Pozostało nam wspomnienia tej wspaniałej imprezy, ale nie kończą się również atrakcje piłkarskie. Proszę Państwa, już niedługo na Stadionie Miejskim 3. runda eliminacji Ligi Europy, w której wystąpi Gdyńska Arka. Dzisiaj pozostały nam oprócz wspomnień również wspaniale przygotowane obiekty, które już właśnie za chwilę będą wykorzystywane przez żółtoniebieskich. Wierzymy i liczymy w to, że zostanie to wszystko dobrze spożytkowane z sukcesem dla gdyńskiej drużyny. Dzisiaj na Stadionie Miejskim spokój, zakończyliśmy Euro U21. Cieszymy się, że masa atrakcji nasi mieszkańcy mieli przewidziane, chociażby na plaży w Śródmieściu odbywały się mecze. Mecze Portugalii z Hiszpanią, Hiszpanii z Macedonią i Macedonii z Portugalią. Mieliśmy masę konkursów, które były przeznaczone dla dzieci. Trochę smutno i z żalem się żegnamy z tym turniejem, natomiast zostały na pewno wspaniałe wspomnienia.